To się przekłada na pieniądze, ale przecież my nie będziemy chcieli przekazywać pieniędzy Ukrainie, tylko uzbrojenie, sprzęt. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, ja rozumiem, że samo zadowolenie jest dość wysokie po tym szczycie NATO. Brakuje mi to tylko konkretów mi brakuje, ale chciałem zapytać, czy na tym, że szczycie była stawiana sprawa pozyskania przez Ukrainę samolotów F-16, a w kontekście tego, co miało oznaczyć oświadczenie pana Zełenskiego, który napisał, że dzięki, może ja zacytuję, mamy dziś pozytywną decyzję polskiego rządu w konkretnej sprawie, która pozwoli Ukrainie szybciej otrzymać myśliwce F-16. Napisał Zełenski. Jestem wdzięczny premierowi Tuskowi za skuteczną realizację naszych wcześniejszych porozumień. Chciałem zapytać tutaj w kontekście NATO, co ma oznaczać takie zobowiązanie i czego ono dotyczy. To jest po pierwsze. I czy w ogóle zgoda była na takie sformułowania? Po drugie, czy ta umowa, czy porozumienie, którą podpisał Donald Tusk, wychodząc z BBN-u, wychodząc z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, została skonsultowana z kimkolwiek i czy NATO wie o tym, że taka umowa była podpisana z Ukrainą? Po trzecie, do pana ministra Zalewskiego chcę powiedzieć, że nie ma co się dziwić, że Orban wstał i wyszedł, bo całkiem niedawno pan Zełenski wstał i wyszedł wtedy, kiedy prezydent Rzeczpospolitej przemawiał, więc prosiłbym symetrię zachować w tej sprawie. Dziękuję. Wyjście to wyjście. Złe wychowanie to złe wychowanie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Pan marszałek Bosak. Skorzystam z mikrofonu posła Zapałowskiego, bowiem te ułatwienia elektroniczne powodują, że mój mikrofon nie chce zadziałać, gdyż system nie rozpoznaje mnie jako zarejestrowanego na to spotkanie. Ale już działa. Więc tak, pytania mam następujące do panów ministrów. Po pierwsze, czy podczas tego szczytu NATO podsumowano wykonania poprzednich szczytów NATO? Dlatego, że jak wiemy, problemem sojuszu nie jest brak deklaracji, tylko brak ich wykonania. I mierzyliśmy się tym w kontekście poprzednich szczytów NATO, że kluczowe dla naszego bezpieczeństwa postanowienia szczytu w Madrycie nie były wykonane. Więc chciałem zapytać o to, czy panowie ministrowie mogą nam przedstawić zapewnienie, że po tym szczycie NATO jesteśmy już pewni, że postanowienia szczytu madryckiego zostały wykonane, czy pracujemy nad tym, mówiąc poprawnie politycznie, jako sojusz, tak? To jest to, co chcielibyśmy wiedzieć. Druga sprawa, o którą chciałbym zapytać, to czy któryś z panów zechciałby się odnieść do zarzutów kierowanych pod adresem obecnego rządu, czy wątpliwości o wystawianie na szwank tej lojalności sojuszniczej i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO przez jednostronnie składane i nieodpowiedzialne deklaracje. Na przykład takie, że państwo polskie rozpatruje włączenie się do konfliktu trwającego na Ukrainie poprzez zestrzeliwanie rakiet nad terytorium Ukrainy. Przypomnijmy, że jest to wypowiedź, która jakkolwiek nie brzmi może dla niektórych atrakcyjnie, spowodowała, iż doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, pan John Kirby, zdystansował się od niej. A więc mówimy o oficjalach głównego sojusznika w ramach NATO, Amerykanów, którzy od tego się dystansują, tak? Dziękuję za poprawkę, rzecznik. Mam na myśli również dość niecodzienną i wspomnianą już tutaj umowę z Ukrainą, która pośród wielu kontrowersyjnych politycznie aspektów zawiera też aspekty kontrowersyjne militarnie z perspektywy sojuszniczej, a mianowicie zobowiązanie do formowania, wyposażania i finansowania wojsk państwa spoza sojuszu, a więc Ukrainy, na naszym terytorium. W mojej i nie tylko mojej spotkałem się również z taką oceną ze strony oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Taka deklaracja ma konsekwencje dla sojuszu.
I chciałbym zapytać, czy ona była konsultowana w ramach sojuszu, złożenie tego typu deklaracji, bo że nie była konsultowana z nikim w Polsce, to my wiemy. Natomiast czy była konsultowana z kimkolwiek w ramach sojuszu? Chyba nie chcemy, żeby lojalność sojuszników wobec państwa polskiego została obniżona w wyniku niekonsultowanych z nikim i składanych jednostronnie deklaracji. Prosiłbym też o wyjaśnienie, czy w opinii MSZ i czy w opinii Ministerstwa Obrony Narodowej te zobowiązania podpisane przez premiera Tuska są wiążące, bo słyszę dwie wersje. Jedną od premiera, że są to wiążące postanowienia i twarde deklaracje, a nie stanowisko polityczne, a nieoficjalnie słyszę, że nie ma czym się przejmować, bo tak naprawdę to jest coś, co w ogóle nikogo prawnie do niczego nie wiąże i tak dalej. Jak jest naprawdę? Panie Marszałku, czy ja dobrze zrozumiałem, że panu chodzi o zapisy dotyczące szkolenia żołnierzy ukraińskich na terenie Polski czy na terenie Ukrainy? Nie chodzi mi o zapisy związane ze szkoleniem. Państwo polskie uczestniczy w szkoleniu żołnierzy z Ukrainy od dawna. Chodzi o zapisy związane z formowaniem wojsk ukraińskich na naszym terytorium, tak zwanego Legionu Ukraińskiego, które też nie zostało przesądzone w tej umowie ani w żadnych innych dokumentach wedle mojej wiedzy. Czym ten Legion właściwie miał być? To znaczy, czy to ma być jakiś związek taktyczny, jakiego rozmiaru, wyposażony w jakie zdolności? No już nie wspomnę o tym, że Wojsko Polskie jest niedostatecznie wyposażone i środki polskiego podatnika powinny być skierowane na uzupełnienie braków wyposażenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, a nie na uzupełnienie czy budowanie wyposażenia i zdolności bojowych armii państwa sąsiedniego i, co by nie powiedzieć, spoza sojuszu. Dziękuję. Pan poseł Jakubiak. F-16, panie pośle, bardzo się cieszę, że pan prezydent Zełenski docenia działania polskiego rządu na rzecz wsparcia Ukrainy w walce z Rosją, z agresją rosyjską. Bardzo się cieszę, że pan prezydent Zełenski uważa, że dzięki działaniom Polski siły zbrojne ukraińskie będą lepiej wyposażone. I to jest mój komentarz do pana pytania. Następnie, czy porozumienie z Ukrainą, to, które podpisał pan premier Tusk oraz pan prezydent Zełenski, było skonsultowane z NATO? Otóż to jest jedno z porozumień, jedno z bardzo wielu porozumień, które zostały zainicjowane przez państwa G7, a następnie podpisywane przez państwa NATO, ale także państwa zachodnie, które do NATO, zachodnie, demokratyczne, o tak to ujmę, spoza NATO, które do NATO, spoza Europy, które do NATO nie należą. I to jest porozumienie w oczywisty sposób, którego główne elementy są konsultowane z sojusznikami i oczywiście, że wszystkie te elementy, które zostały zawarte w tym porozumieniu, zostały umieszczone w kontekście naszej obecności, naszego członkostwa w NATO i tego, co robi NATO, aby wesprzeć Ukrainę. Także mogę tutaj pana posła uspokoić. Nie ma żadnego punktu sprzecznego, który by wywołał zdziwienie kogokolwiek. No może poza Węgrami, ale o tym przypadku już mówiliśmy. Pan marszałek Bosak. Czy podsumowano wykonanie dotychczasowych zobowiązań szczytów z Madrytu? Jak rozumiem, również z Wilna, panie marszałku. Tak. Ale to są, jakby nie mogę podać szczegółów, one są niejawne siłą rzeczy. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zdolność do odstraszania, w tym w zakresie realizacji planów regionalnych, bo rozumiem, że o to panu chodzi, ten szczyt podjął decyzje, które idą znacznie dalej i stanowią istotny krok w realizacji tych wcześniejszych zobowiązań. Ma pan rację, wykonalność poprzednich zobowiązań z Madrytu i Wilna była, czy też zapewnienie wykonalności była głównym naszym przedmiotem czy obiektem starań przed szczytem
i w tej kwestii osiągnęliśmy istotny postęp. To tyle mogę powiedzieć, panie marszałku, publicznie. Jednostronne deklaracje. Otóż chcę powiedzieć, że ten zapis dotyczący zestrzeliwania rakiet spotkał się z niezrozumieniem, być może dlatego, że został, że jego treść została przekręcona. Polska nie zobowiązuje się w żaden sposób do zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad terytorium zachodniej Ukrainy. To, co jest przedmiotem zapisu, to jedynie to, że w ramach NATO ten postulat ukraiński omówi. Kropka. Biorąc pod uwagę sytuację, z którą mamy dzisiaj do czynienia, biorąc pod uwagę sytuację, czy stanowisko polskiego rządu, panie marszałku, podkreślam, biorąc pod uwagę stanowisko polskiego rządu, ta kropka jest mocna. Wyposażenie wojsk ukraińskich na terenie Polski. Ma pan rację, szkolenia wojsk ukraińskich odbywają się, można powiedzieć, od początku wojny. My te szkolenia realizujemy. Polska jest dzisiaj największym hubem szkoleniowym. Jesteśmy z tego dumni. Uważamy, że to dobrze, że polscy, że ukraińscy żołnierze korzystają z doświadczenia polskich instruktorów, którzy są bardzo cenieni, ale także instruktorów państw NATO, bo to nie jest tak, że tylko to instruktorzy polscy w tym biorą udział. Na terenie Polski współpracujemy tutaj z szeregiem państw sojuszniczych. Natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie żołnierzy ukraińskich, to ono odbywa się, panie marszałku, wyłącznie w ramach donacji, które są przekazywane, a nie na zasadzie takiej, że jesteśmy zobowiązani do wyposażenia jakichś konkretnych jednostek. To jest decyzja rządu ukraińskiego, Ministerstwa Obrony Ukrainy. A jeżeli chodzi o ten Legion, który pan się pyta, to jestem przekonany, że ta idea panu się spodoba, panie marszałku. Dlatego, że wielokrotnie pan i pana koledzy zadawali pytanie, jak to jest możliwe, że w Polsce Ukraińcy mieszkają, a nie służą w wojskach ukraińskich i nie bronią swojej ojczyzny. No to właśnie mamy odpowiedź na to pytanie, bo my też uważamy, że ci Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, powinni mieć taką możliwość, aby bronić swojej ojczyzny, i w tym celu przygotowujemy szczegóły porozumienia. I rzecz ma się następująco, to mogę w tym momencie powiedzieć, że to nie Polska będzie dokonywała rekrutacji żołnierzy. Nie wiem, czemu pan się uśmiecha, ale takie są fakty. Natomiast rekrutacja będzie po stronie ukraińskiej na terenie konsulatów ukraińskich, a więc tych miejsc, gdzie zwierzchność prawno-międzynarodową ma Ukraina. Polska w tym procesie nie będzie uczestniczyła. Polska będzie ten proces wspierała, ale to jest, rekrutacja jest po stronie w ogóle, rekrutacja jest po stronie ukraińskiej. Dla nas ważne jest, aby komunikacja tego procesu, to jest zgodne z naszym interesem narodowym, była uzgadniana z Polską, bo Ukraińcy będą rekrutować na terenie jednostek konsularnych do swojej armii, ale na terenie Polski. Więc chcemy, aby tutaj mieć pewną kontrolę nad tą komunikacją. Ale to będzie komunikacja ukraińska, powtarzam, we wsparciu, znaczy w uzgodnieniu z Polską. Dalej, żołnierze ukraińscy, którzy zostaną sformowani w pododdziały, tak jak to ma miejsce dzisiaj, będą szkoleni na terenie Polski. Dzisiaj są już szkoleni, to będą także w tej formule dalej szkoleni.
Proszę. Panie pośle, gratuluję dowcipu, bo rozumiem, że to panu chodziło. Doceniam. Dzięki temu nasze spotkanie jest lżejsze. Otóż będą oni szkoleni w Polsce, podobnie jak są szkoleni żołnierze ukraińscy, którzy przyjeżdżają do Polski z Ukrainy. I to chyba było ostatnie pytanie, panie marszałku, pana. Rozumiem, że na wszystkie pytania odpowiedziałem.